Witam. Dziękuję za oglądanie, za subskrypcję i za udostępnianie moich filmików. Zapraszam także na drugi kanał o podobnej tematyce pod nazwą Toczenie i ślusarstwo. Na dzisiejszy tytuł filmiku: jak powstał mój warsztat? Bardzo trudne pytanie, ale jakoś znajdziemy na nią odpowiedź. Wszystko się zaczęło w roku 1975. Poszedłem do szkoły, do technikum mechaniki precyzyjnej i automatyki. Bardzo się interesowałem w tamtych czasach elektroniką, ale niestety do Kasprzaka się nie dostałem. To też była taka bardzo dobra szkoła w Warszawie. No i dostałem się do technikum mechaniki precyzyjnej na Grochowską. Tam uczęszczałem 5 lat. Codziennie, znaczy raz w tygodniu mieliśmy warsztaty, tak zwane. A raz na rok był taki miesięczny pobyt na różnych działach na terenie zakładów. No i tam w trakcie tych warsztatów, w trakcie takiego praktyk, te miesięczne się nazywały praktyki, no coś się tam zawsze można było nauczyć. No ale dalej, jak zacząć, jak zrobić, żeby powstał warsztat? No najpierw myślę, że łatwiejszą rzeczą na przykład jest kupić sobie wiertła, no są tańsze. No oczywiście te wiertła, co tutaj widzicie, to są duże wiertła ze stożkiem MK3, MK2 minimum. No do dużej tokarki. Myślę, że warto jakby zacząć, żeby kupić pierwszą maszynę, no to jakąś mniejszą tokarkę. No może być coś podobnego TUS-25, a może być jakiś dobrej jakości Chińczyk, żeby miał prześwit rzeciona D20, moc silnika 0,7, no i ze 35 cm kła. Myślę, że to na początek by wystarczyło. Oczywiście oprócz wierteł potrzebny będzie jeszcze jakiś uchwyt wiertarski, jakiś kieł obrotowy. No i uchwyt i kieł wiertarski, no to podstawowe, no oczywiście na wiertak, żeby można było wykonywać nakiełki. Jeśli tutaj mam, zaraz znajdziemy. Gdzieś się schował, ale jest. O, zobaczcie, tutaj jest taki duży nakieły na wiertak 3,15. On ma tylko za zadanie wykonać, jakby powiedzieć, faskę, żeby wiertło szło po nim ładnie, żeby wiertło nie ściągało na boki. No to jak będziemy mieli już kieł, uchwyt na wiertak, kilka wierteł, do uchwytu wiertarskiego potrzebne są wiertła o mocowaniu cylindrycznym. No na początek przyda się zestaw na przykład 3 noży. Oczywiście musi być jakiś nóż do toczenia wzdłużnego, jakiś nóż, to też jest do toczenia wzdłużnego, tylko troszeczkę w innym kolorze. Nie, to samo, przepraszam. Tutaj mamy zaraz nóż do zrobienia faski, to jest taki, tylko ten kolor to jest akurat do stali nierdzewnej. No i oczywiście ważną rzeczą, jakby powiedzieć praktycznie najważniejszą w maszynie i w tokarce, w imaku tokarskim, jest nóż tokarski przecinak. No i za pomocą noża do toczenia wzdłużnego, tutaj mamy ten nóż do fazek, do planowania,
Możemy oczywiście też wzdłużnie nim toczyć, z tym, że nie będziemy mogli uzyskać ostrej krawędzi przy końcu toczenia. Będzie po prostu faska. No i ten przecinak. No i mając już trzy takie noże, kawałek jakiegoś materiału na początek, aluminium, mosiądzu, miękkiego, wtedy mamy pewność, że nie uszkodzimy sobie, na mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia narzędzi. Może być też jakieś tworzywo sztuczne, na przykład tutaj mam ertalon. No oczywiście też musi być nóż odpowiednio naostrzony, no już to już pomijając będzie troszeczkę trudniejsze na początku, no ale też nie uszkodzimy sobie tocząc taki materiał noża. No zawsze mocujemy w uchwycie, wiadomo, uchwyty są trzyszczękowe, czteroszczękowe, z miękkimi szczękami, szczękami niezależnymi, plan szajby, no ten jest akurat szczęki, uchwyt ze szczękami czteroszczękowy, ze szczękami zależnymi, czyli kręcąc kluczem w jednym miejscu, cztery szczęki przesuwają się jednocześnie. Jeśli mamy uchwyt ze szczękami niezależnymi, to przy każdej szczęce jest oddzielnie gwint do przekręcenia, do przestawienia każdej szczęki niezależnie. No i oczywiście, no, mając już w tokarce uchwyt, mając już jakieś materiały, mając noże, oczywiście zawsze zaczynamy od dobrze zamocowania materiału w uchwycie. Wystawiamy nie za dużo zawsze, a jak ma, musimy wystawić więcej, wtedy robimy nakiełek, no i podpieramy sobie kłem obrotowy. Co jeszcze powiedzieć o, można by było o zakładaniu firmy? No ja myślę, że najlepsze takie rozwiązanie to by było tak zwane przejście płynne. Pracując jeszcze, załóżmy, w jakiejś innej firmie, zarabiając sobie pieniądze, odłożyć sobie jakieś pieniążki, pokupywać sobie narzędzia, poczytać sobie jakieś książki, pooglądać sobie jakieś filmy, spytać się może, jak ktoś ma jakiegoś znajomego tokarza, pójść zobaczyć toczenie na żywo, bo to jest zupełnie też jeszcze coś innego niż oglądanie na filmie czy czytanie jakichś książek. No i wtedy, jak będzie nam się to podobało, to tak jak mówiłem, po kolei, nie musi być maszyna, można najpierw sobie narzędzia, a później jak już mamy narzędzia, bo to też wydatek będzie, myślę, że około 1000 zł. Jakieś tam podstawowe wiertła, uchwyty na wiertaki, kilka noży, to też wszystko kosztuje. No a później jakąś maszynę w granicach 2,5 do 3,5 tysiąca sobie wybrać, no i wtedy można zacząć próbować. Najlepiej jak za pierwszym razem ktoś by przyszedł i nam pokazał. Nie zawsze to tak wygląda, tak jak no w tej chwili czasami oglądacie moje filmy, ładnie tutaj maszyna, tam maszyna, no ile on tych maszyn ma, no ma, mam kilka maszyn, ale w roku 2010 jeszcze nie miałem tutaj żadnej maszyny, było pusto, były ściany, a tu nie było żadnego betonu, tylko był piach. Także widzicie, w przeciągu 9 lat, jak to się wszystko odbywało, znaczy zmieniło. Mam teraz 7 takich, jak to mówić, dużych maszyn, 400-500 kilo najmniejsza. No, już o takich mniejszych wiertarkach, gwinciarkach, czy jakichś tam małych wiertarkach ręcznych, to już nie wspomnę. No, jeszcze oczywiście tutaj jest taka fajna maszyna moja. Prasa od czasu do czasu też się przydaje, coś wcisnąć, coś zrobić. No, oczywiście jeszcze ważną rzeczą, jak będziecie zakładać sobie warsztat, to są regały. No bo na regałach można sobie poukładać różne narzędzia, przyrządy, oprzyrządowania jakieś do maszyny.
I zawsze należy się starać tak układać, żeby na dole były cięższe rzeczy i idąc stopniowo w kierunku góry, coraz lżejsze. No tutaj powiedzieć, ktoś tak popatrzy na mój warsztat tutaj, o, dużo gratu, zagracone. No ale to tak wszystko potrzebne. Co ja stopniowo będę wyrzucał jakieś rzeczy takie zbędne. Tutaj na przykład skrzynka jest, jak to się mówi, ze złomem. Zbieram to, co wszystko tam, jakieś detale, opiłki, odcinki, jakieś krótkie detale. Obcinam, no i po prostu wyrzucam. No i jakbyście mieli jakieś pytania, co jeszcze by było, jak to się mówi, ważne, żeby założyć swój warsztat. No oczywiście do pierwszego założenia to nie potrzeba żadnego wielkiego pomieszczenia. Wystarczy jakieś pomieszczenie 2 na 3, 2 na 2. Też już można coś zrobić z małą maszynę, można sobie wstawić. Obok może można sobie postawić jakąś wiertarkę, szlifierkę, ostrzałkę. O właśnie, szlifierka, ostrzałka to jest bardzo ważne narzędzie, takie przydatne do ostrzenia wierteł, do ostrzenia noż. No i na koniec mówię, jak będziecie mieli jakieś pytania, napiszcie w komentarzu. Jak będę wiedział, no to wam odpiszę albo nakręcimy kolejny film odnośnie powstawania warsztatu. Dziękuję.